Zdrowia! Gladiatorzy to gladiatorzy. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, takie powiedzenie, gladiatorzy to gladiatorzy. Faktycznie, no, olimpiada, no, to jest pewnego rodzaju no, pokaz gladiatorów. Wszystkie mecze, no, to też jest pokaz gladiatorów. Człowiek idzie, żeby popatrzeć na jakieś zdolności sportowe, walkę pomiędzy dwoma zespołami, walkę pomiędzy pojedynczymi ludźmi, no ale walkę, którą nie każdy potrafi zrobić, nie każdy potrafi dotrzymać tego tempa, nie jest w stanie złożyć tyle wysiłku, no bo to jednak wymaga lata pracy, treningu i tak dalej, i tak dalej. No i z tych małych, drobnych sportowców przechodzą coraz wyżej, no i w pewnym momencie kwalifikują się na olimpiadę. I właśnie Międzynarodowy Komitet Olimpijski powiedział, że jest przepis 50. No i będzie inaczej w lipcu, od 24 lipca do 9 sierpnia w 2020 roku w Tokio będzie olimpiada. No i właśnie powiedziano im, że nie ma klękania, nie ma gestów rąk, nie ma braku poszanowania dla ceremonii i tak dalej, i tak dalej. Sportowcy mają się zachowywać jak sportowcy, gladiatorzy mają się zachowywać jak gladiatorzy. No, trzeba pamiętać, w 1968 roku dwóch Murzynów, to oni tam biegali na krótkich dystansach, sprinterzy, Tommy Smith i John Carlos, oni zrobili podniesione takie ręce, pięści zaciśnięte, no to taki symbol właśnie tych grup murzyńskich, no i opuścili głowę. Zrobiło się to dosyć takie sławne zdjęcia są do ich pory. No później nie wyszło im za bardzo w swoim życiu, no bo zostali przez lewaków, powiedzmy, oklaskani, no a przez odpowiednie organizacje ukarani, tak, także część, no, nie skończyła najlepiej, między innymi zostali bezdomnymi, no były spore, na pewno sami w sobie mieli duże problemy osobiste, no, ale tego rodzaju zachowanie im nie pomogło. Także Komitet Olimpijski powiedział, że dzielenie polityczne kompletnie nie jest wskazane. Określił to bardzo czysto i przejrzyście i wyraźnie. W Ameryce zaczęło się z Kopernikiem. Kopernik, no to on, opuszczone dziecko takie murzyńskie, które wzięła rodzina biała. No i on w zasadzie nienawidzi białych. On takie ma duże afro, nie był najlepszym sportowcem, no ale jak zaczął klękać, no to bardziej się zmienił ze sportowca na takiego bojownika o sprawiedliwość społeczną. No i dużo firm zaczęło go popierać. W lidze futbolowej tej amerykańskiej to było, też oni nie wiedzieli, co powiedzieć, no bo dużo tych piłkarzy czy tam zawodników, część klękała, część nie klękała, część kładła ręce na serce w czasie hymnu, część nie zaczęli kombinować, żeby hymnu w ogóle nie grać, żeby nie było tych prowokacji i tak dalej, i tak dalej. No i a Komitet Olimpijski powiedział, nie ma po prostu nic, macie być sportowcami i koniec, nie ma żadnego zachowania ani na boisku, ani w wiosce, ani na podium, ani w czasie otwarcia czy zamknięcia ceremonii. Nie ma żadnych dodatkowych pokazów takich, które by mogły coś wyrażać. Nic poza sportem. Sport 100% i tyle. No powiedzieli, że mogą sobie tam protestować, wypowiadać się, no ale już poza tym całym programem olimpijskim. Mogą sobie mówić tam, czy pokazywać na konferencjach, w czasie spotkań tych grup, czy zespołów i tak dalej. No mogą w środkach masowego przekazu się udzielać, czy tych internetowych, czy telewizyjnych. Także wydaje się, że to jest dosyć fair powiedzenie, tak? Ludzie przychodzą, żeby obejrzeć coś, no oni są, dostają, powiedzmy, nagrody, czy pieniężne, czy
czy medale i tak dalej, i tak dalej. No to wszystko jest wiadomo, co mają robić i czego nie powinni robić. Także ten komitet olimpijski według mnie kompletnie jest, ma rację. Nie ma do tego nic wspólnego ze swobodą wypowiedzi. No bo oni mogą się wypowiedzieć, nikt im nie zabrania się wypowiedzieć, tylko że każde wypowiedzi mają swoje miejsce i swój czas, tak? Jeżeli ktoś się deklaruje, że jest gladiatorem, sportowcem, no to Komitet Olimpijski dobrze wytłumaczył, powiedział, że to wszystko jest globalne, na całej kuli ziemi parę miliardów ludzi to ma szansę obejrzeć, parę setki milionów to ogląda. Wszyscy marzą o olimpiadzie, no z tych młodych zawodników. Dużo ludzi uwielbia oglądać te rzeczy. No i nie mają chęci oglądać żadnych takich prowokacji, ani o polityce, no bo to powoduje brak szacunku do innych zawodników, powoduje jakieś animozje, powoduje jakieś walki słowne i tak dalej. Także powiedzieli, że żadnych tam gestów, słów, czy jakich, czegokolwiek połączenia politycznego, religijnego, rasowego, czy narodowego. Także powiedzieli oddzielić sport od wszystkiego i innego. No, ciekawa sprawa jest taka Iranka, która w zasadzie uciekła na zachód, chyba do Holandii, czy no gdzieś została, 20 parę lat ma, ona była zawodniczką taekwondo, czyli to jest koreańskie kopanie i bicie pięściami, taki kickboxing, można powiedzieć, koreański. No i ona została, powiedziała, że w zasadzie to jest zdenerwowana tym, co Iran zrobił ze strzeleniem tych... Większość Irańczyków, zginęło 180 osób tego ukraińskiego samolotu. No i ona zdecydowała się po prostu nie powrócić. Jej tam przedstawiciel czy trener mówi, że prawdopodobnie będzie startowała w Tokio, no ale nie jako reprezentacja Iranu. No jest to początek końca dla tych, można powiedzieć, strażników rewolucji islamskiej. No, to, co oni zrobili, to podpalanie tej ambasady amerykańskiej, później przyjazd tego irańskiego generała do Iraku, którego w zasadzie Trump zdecydował unieszkodliwić, tylko dlatego, że były plany, żeby było więcej jakichś ataków na Amerykę. No i oni później ostrzelali parę tam baz wojskowych, no i przez przypadek, no bo nie było koordynacji, niedoszkoleni wojskowi zestrzelili te 180 osób, no bo ludzie z Iranu to najlepiej, no większość z nich była studentami, profesorami w Kanadzie, no bo w Kanadzie jednak Irańczycy widzą, że to jest lepsze dla nich życie niż w Iranie. No ale ona właśnie zrezygnowała. No ale to tak na marginesie. Ciekawe będzie, co będzie z transgender. Ale co też spowodowało ten Międzynarodowy Komitet Olimpijski, że reagują, tak reagują? No w Limie w Peru w sierpniu na zawodach Pan American szermierz właśnie też podnosił rękę Imboden i człowiek, zawodnik, który rzucał młotem, Gwen Berry, właśnie protestowali przez podniesienie pięści. No oni dostali zakaz brania udziału w zawodach na 12 miesięcy, także między innymi to już będzie włączone do sierpnia. Komitet Olimpijski też powiedział, że żadnych tam nie będzie prowokacji, czy jakichś tam
nieprzestrzegania protokołu, tak? No bo jak oni mówią, podejść do podium, no to trzeba podejść do podium, a była taka sytuacja w 2019 roku, kiedy zawodnicy Australii i Wielkiej Brytanii nie podeszli do podium, bo chiński medalista był podejrzany o branie dopalaczy. No i w zasadzie to teraz Komitet Olimpijski mówi tak, macie robić to, co jest powiedziane, żeby było robione. No stwierdzenie, co gladiatorzy mają robić. Dobrze, że będą robić. Następna kwestia to jest właśnie, jak wspominałem, transgender, no bo wszyscy ci obojniacy, nie wiadomo, jak to będzie, kto będzie dopuszczany, kto będzie niedopuszczany, bo w Ameryce to jest cyrk. W dyscyplinach, można powiedzieć, kobiety są wykolegowywane przez facetów, bo przepisy są tak luźne, no nie tyle luźne, to tak popierające chromosomy męskie, że faceci wychodzą i leją te kobiety na ringu, w zapasach, w koszykówce, w siatkówce, w bieganiu, no szczególnie w bieganiu. Jest to po prostu coś, co liberalizm i socjalizm i ta wolność jakaś idiotyczna doprowadziła. Nie wiadomo, jak to będzie się odbywało w Tokio. Jeżeli zaczną pozwalać ćwiczyć, brać udział tym obojniakom transgender w zawodach, no to ja myślę, że ta oglądalność to dramatycznie spadnie, no i za 4 lata po prostu będą przepisy, które zweryfikują to, kto jest kobietą, nie mężczyzną, na podstawie nie tego, że ktoś zdecydował się, że jest kobietą, i nie dlatego, że bierze hormony, żeby zniszczyć testosteron i tak dalej, no bo są pewne rzeczy, no ale budowa ciała męskiego ogólnie rzecz biorąc jest dużo inna niż kobieta ciała damskiego, czyli kobiecego. W Tokio oglądajcie. Zdrowia. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, dzwoneczek, dzin-dzin o codziennych filmikach, o powiadomieniach. I do następnego zdemonetyzowanego filmiku.